Czy ciebie w ogóle łatwo jest nakłonić do tego, żebyś pomagała i wspierała różne inicjatywy? Słuchaj, no co mam ci powiedzieć? Nie, trudno, strasznie się opieram. Nie, no oczywiście, słuchajcie, no wiadomo, że wiesz, my dostaliśmy dużo od innych, od świata dostaliśmy, wiesz, jakieś talenty i tak dalej, trzeba oddać to światu po prostu. A uważam, że to jest niesamowite. Ja, słuchajcie, grałam na pierwszej orkiestrze świątecznej pomocy, to było nie wiem ile lat temu, ale autentycznie grałam na tej orkiestrze, więc w zasadzie jestem od początku, co roku i nie tylko tutaj. Staramy się, jeżeli to jest możliwe, wiesz, zawsze pomagać i grać. Ja, jak wiecie, angażuję się w bardzo wiele spraw, jak zawsze. No i wiesz, na ile starcza sił, no. No pan Jurek Owsiak jest dla mnie tutaj ogromnym autorytetem i takim ala mentorem, bym powiedział. Staram się go naśladować przez ostatnie 15 lat, ale na takiej 100 razy mniejszej skali. No tutaj to, co on robi, to jest coś niesamowitego. No my mamy też fundację, ale troszeczkę inną. Nasze cele statutowe są troszeczkę inne, ale cieszę się, że robimy to od 15 lat. No, dla mnie praca jako filantropa jest czymś niesamowitym. Daje mi dużo przyjemności, spełniam się w tym i tutaj nie ma większych problemów z tym, żeby mnie do jakiejś pracy nakłonić. Nie pracuję też z byle kim. Chodzi też o to, żeby fundacje czy stowarzyszenia, które były ze mną partnerem, muszą być to zweryfikowane, sprawdzone fundacje, ponieważ no, nie da się ukryć, że na rynku jest bardzo dużo oszustów również. Czy was na przykład ciężko jest namówić na pomaganie? Nie, wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, właśnie nie. I staramy się robić to właśnie, pytałeś o Instagram, więc nawet to, że jesteśmy teraz bardziej rozpoznawani, staramy się pomagać na tyle, ile możemy. I tych propozycji pomagania jest strasznie dużo, zrzutek dzieci, nie wiem, które rodzą się z wadami wrodzonymi i naprawdę tyle, ile możemy, to wrzucamy. No, dzisiaj może skupmy się na finale i tak przy nim zostańmy.